Witajcie moi kochani, ja nazywam się Lili, a mój kanał to Mistyczny Ogród Tarota. Dzisiaj przychodzę do Was jak co tydzień z energią tygodnia, ale w relacjach, związkach, na miłość. Tym razem będziemy mieć to tydzień od 16 do 23 sierpnia 2020 roku. Od czego by tu zacząć? Może od początku, czyli tutaj mamy to, co odchodzi, słuchajcie, do przeszłości. Pod pozycją numer 1, no i tutaj mamy dziesiątkę buław. Więc słuchajcie, dla wielu z Was w związkach, w relacjach romantycznych, czy partnerskich, czy przyjaźniach, gdzie by tam nie popatrzeć, gdzieś mieliście wcześniej poczucie takiego przeciążenia, przytłoczenia, może braliście pełną odpowiedzialność za tą relację, braliście jakby za dużo odpowiedzialności, czyli sami jakby próbowaliście coś zmienić, coś przetransformować, jakoś coś polepszyć tutaj w tej relacji. I tutaj dla niektórych już zobaczyliście światełko w tunelu, czyli te wasze działania sprawiły, że faktycznie efekty w rzeczywistości się pojawiły pozytywne, czyli jakieś poprawienie właśnie w tych relacjach, jakieś poczucie, że już to, co złe, zaczyna odchodzić, tak, przemijać, czyli bardzo fajna energia, słuchajcie. I to tutaj widzę, że w bardzo wielu relacjach właśnie nastąpił taki przełom, albo teraz następuje, słuchajcie. Ewentualnie dla niektórych to może być jeszcze troszeczkę jakby spowolnione, bo teraz mamy takie spowolnienie, trzecia kwadra, więc to może przyjść, słuchajcie, więc ta energia dla niektórych z Was będzie jakby energią obecną albo tą, która przyjdzie. Możecie sobie to tak tutaj, słuchajcie, dostosować, przesunąć, jak czujecie. Czyli jeżeli się zastanawiasz, czy w tej relacji coś się pojawi, poprawi, coś dobrego się pojawi, to jeżeli włożysz tutaj jakieś działania, to oczywiście jak najbardziej jest na to szansa. Dla wszystkich, słuchajcie, którzy pozwolili sobie na to, by pociągnąć się taką energią zazdrości, podejrzliwości do partnera, takiego szukania jakby kłamstwa, szukania oszustwa, szukania jakby, no przepraszam kochani, ale powiem to, dziury w całym, to tu może się okazać, że to nie była prawda, że to nie istnieje jakby w rzeczywistości, że to było tylko w waszych głowach i to teraz do was dotrze, taka świadomość, że to było tylko moje wyobrażenie o tej osobie, a nie to, jak ta osoba tak naprawdę działa czy postępuje, prawda? Jeśli tutaj niektórzy z was również mieli taką ochotę, by gdzieś zemścić się na swoim partnerze za jakieś działania, to tutaj zaczniecie rozumieć, że to nie tędy droga, bo tutaj obecnie mamy, słuchajcie, kartę sprawiedliwości, która nam mówi, no nie tędy droga, słuchajcie, to pamiętaj, że sprawiedliwość to nie jest to, co dla ciebie wydaje się sprawiedliwe, ale sprawiedliwość, jak ta waga, zawsze ma dwie strony. I żeby było sprawiedliwie, to każda z tych stron musi być zadowolona, ukontentowana, tak, żeby to było sprawiedliwe, naprawdę, a nie sprawiedliwe dla ciebie. Więc tutaj dla wielu osób przyjdzie to zrozumienie, przyjdzie taka myśl, nawet refleksja, że może tutaj za dużo ktoś z was oczekiwał względem tej relacji, względem tego partnera, a jeżeli jeszcze to nie przyszło, to może zastanów się, czy to nie o ciebie chodzi, czy to nie chodzi o twoją relację, o twój związek, czy za dużo może nie wkładasz oczekiwań w te relacje, czy może nie wyobrażasz sobie po prostu tej osoby w jakiś sposób, gdzie próbujesz ją wcisnąć później w te ramy, a kiedy ona nie mieści się w tych ramach, bo ona jest inna niż tobie się wydawało wcześniej, no to tu się złościsz na nią na przykład i czujesz się oszukany czy oszukana. Słuchajcie, kochani, pamiętajcie, że w relacjach każdych jednych nasze oczekiwania względem tej osoby to są tylko nasze oczekiwania, a nie ich obietnice. Więc jeżeli chcesz wejść w relację albo jesteś już w relacji z kimś, poznaj tą osobę i zobacz, jaka ona jest,
A nie wpycha jej w tej ramy twoich oczekiwań, bo to, słuchajcie, zawsze prowadzi do problemów i nigdy do niczego dobrego. Jakaś prawda tu obecnie nam wychodzi, słuchajcie, bo karta sprawiedliwości zawsze mówi o takiej prawdzie, która się pojawia, która wychodzi. Bardzo często może to być prawda bolesna, bo ona tu ma miecz, czyli mogą wyjść pewne rzeczy na jaw, które jednak dla niektórych osób okaże się, że te podejrzenia względem oszustwa, kłamstwa, jakiegoś nieuczciwego podchodzenia partnera, teraz nagle się okaże, że tak, to była prawda. Czyli tutaj, ale czuję, że to nie będzie za wielu z was. To jest dla iluś tam osób, do których teraz mówię. Więc rozglądajcie się, słuchajcie za tą prawdą. Ale nie reagujcie gwałtownie. Bo waga, słuchajcie, ona zawsze dużo przemyśli. Waga jako znak zodiaku, oczywiście. Waga pozwala sobie na przemyślenie, zastanowienie się, na refleksję, na analizę. Ona z różnych perspektyw postrzega tą samą sytuację, czy to, co się zadziało, czy tą relację na przykład. Czyli tu pozwólcie sobie na to przemyślenie, na wnikliwość właśnie w postrzeganiu na przykład czegoś, co się wydarzyło, czy co przychodzi, tak? Co jeszcze, kochani? Jeżeli tutaj macie jakieś rozwody, rozstania, po prostu związki się porozpadały, no to tu ewidentnie widać, że to już formalnie gdzieś jest decyzja podjęta, albo podejmujecie obecnie decyzję i tutaj się rozstajecie. I tutaj są wszelkiego rodzaju załatwienia, właśnie wtedy jakieś urzędowe, gdzieś myślenie może o dokumentach, o pisaniu tych pism, zwracanie się do osób, które pracują jako jacyś prawnicy, czy właśnie urzędy, prawda, urzędnicy, którzy tu mogą pomóc w tym procesie, czyli są takie osoby tutaj, które zdecydowanie przechodzą ten proces, już zostawiają za sobą przeszłość, idą w nowe, tak? Jest to też bardzo ważny czas, słuchajcie, ta karta sprawiedliwości mówi też o tym, by uderzyć się tak w pierś i zastanowić się, słuchajcie, co tu się samemu też napsociło w tej relacji, żeby nie patrzeć tylko na partnera jako na to zło wcielone, które tam coś nawyprawiało, ale żeby się też uderzyć w pierś i tak szczerze samemu przed sobą zastanowić się, co ja tutaj negatywnego wniosłem, czy wniosłam do tej relacji. Może ja tutaj też nie byłem, czy nie byłam super fajna i w porządku cały czas. Czyli po prostu zrobić sobie taki mały rachunek sumienia, żeby dla związkowców, dla osób, które odchodzą, żeby po prostu oczyścić między wami atmosferę, bo jeżeli sobie zdacie sprawę z własnych błędów, to też przestaniecie patrzeć na tą drugą osobę jak na jakiegoś wroga numer jeden, tak? Natomiast dla osób, które są w związkach obecnie, zastanówcie się, czy nie popełniacie jakichś błędów w tej relacji, które gdzieś później mają trudne konsekwencje albo smutne konsekwencje, które wam nie odpowiadają i podchodzicie do tego troszeczkę tak, jak tu jest pokazane, czyli macie zamknięte oczy na to, co ta druga osoba tutaj wnosi, a tylko wczuwacie się w swoje, jakby w swoją krzywdę, w swoje poczucie bólu, a może zastanówcie się też, jaka tu jest ta druga strona medalu, tak? Czyli co czuje ta druga osoba? Może też gdzieś ją tutaj ranicie, krzywdzicie, a nie macie tego do końca świadomości, albo nie zwracacie na to wystarczająco uwagi. Może warto tutaj się zastanowić nad tym, słuchajcie. Co jeszcze? Wiele osób zda sobie sprawę, że trwa w związku na przykład partnerskim, małżeńskim, jakie by to nie było, zupełnie z rozsądku i że tutaj gdzieś nie ma uczuć już miłości. I wielu z was, słuchajcie, poczuje taką myśl w sobie pierwszą, że tutaj chcielibyście to zmienić, jakby wyrwać się z tego, bo poczujecie się tutaj na swój sposób tak przyblokowani, może tak bym chciała powiedzieć. Bardzo ważne jest tutaj, słuchajcie, obecnie, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, być sprawiedliwym, ale tak prawdziwie sprawiedliwym, a nie sprawiedliwym, że tylko ja się tutaj liczę i nie patrzę na innych, tak?
Skoncentrować się tu w pełni trzeba na swoich działaniach, więc jeżeli chcesz na przykład usprawnić swój związek, przepływ energetyczny w swojej relacji, w swoim związku, jeżeli chcesz poprawić po prostu ten związek, bo czujesz, że pragniesz tutaj, żeby to, co złe, żeby już odeszło, żeby przyszło dobre, żeby w końcu się dogadywać, to po prostu się jeszcze raz mówię, uderz w pierś i zastanów się, co ty tutaj psocisz w tej relacji, bo na pewno każdy z nas, słuchajcie, ma swoje zalety i wady. Nie ma ludzi idealnych, więc każdy z nas do relacji wnosi dobro i takie fajne aspekty, ale też wnosimy i kwas, słuchajcie, każdy z nas. Tu nie ma osoby, która byłaby super fajna zawsze w związku. I kiedy sobie prosto w lustro, samemu w oczy, czy samej w oczy to powiesz, to wtedy dotrze do ciebie, że ta osoba, z którą jesteś, też musi mierzyć się z jakimiś trudnymi rzeczami, które wychodzą od ciebie. I ty też możesz tą osobę ranić, krzywdzić, ale tu sobie trzeba pozwolić, słuchajcie, i zaakceptować, że tak jest, że się nie jest ideałem. Więc tutaj ten tydzień będzie pełny refleksji, przemyśleń, nowych informacji, które będą przychodzić, jakichś działań właśnie takich papierkowo-urzędniczych. Ważne tutaj, by być wnikliwym w tym wszystkim, słuchajcie, by być dokładnym, by wszystko sprawdzać konsekwentnie, tak? Ale być też takim konsekwentnym i skoncentrowanym na tym swoim celu w sposób nieugięty. Czyli jeżeli czujesz, że tutaj coś już dla ciebie przestało służyć, zostawiasz za plecami, idziesz w nowe, tak? No i ważne tutaj, by być też pomocnym dla osób, które gdzieś będą potrzebować twojej pomocy, bo też się może tak zdarzyć. Pamiętajcie, że jeżeli myślisz, że tobie jest w tym momencie ciężko i trudno, to ja mogę się założyć, słoneczko, że jest mnóstwo osób, którym jest jeszcze trudniej i na przykład twoje doświadczenie, które już masz, zdobyte doświadczenie, możesz przekazać tej osobie, kiedy ona do ciebie się zgłosi. Oczywiście tu nie chodzi, żeby biegać, słuchajcie, na ulicy ludzi zaczepiać, jak ja mogę pani pomóc, może coś doradzę, tylko jeżeli jest ktoś, komu ty możesz pomóc, to gwarantuję ci, że aniołowie tą osobę do ciebie przyprowadzą i będziesz mieć możliwość tej wymiany właśnie nawet w najmniej spodziewanych warunkach, na przykład, nie wiem, czekając u dentysty albo na przystanku autobusowym, gdziekolwiek, słuchajcie. Może obecny czas nie sprzyja takim rozmowom, ale może się takie coś zdarzyć. Bądźcie otwarci po prostu, by pomagać też osobom, które są gdzieś w trudniejszej sytuacji, gdzieś trudniej emocjonalnie w danym momencie, gdzieś siedzą w jakimś obszarze trudniejszym. Mamy tu, kochani, bardzo fajnie, mamy dwóch rycerzy, czyli mamy działanie i teraz tak, tu mamy to, co obecnie nam pomaga, tu co w przyszłości będzie pomagało, później mamy co utrudnia i rezultat. Więc tak, co pomaga obecnie? Obecnie pomaga, kochani, byśmy podchodzili do wszystkiego konsekwentnie, w sposób bardzo skupiony, taki właśnie jak rycerz pentakli. On robi swoje, pomalutku, idzie do przodu. Ma swój plan, ma w głowie ułożoną drogę jakby i cel, do którego zmierza, ale on się nie spieszy. On daje wszystkiemu odpowiednią ilość czasu, pozwala, żeby pewne rzeczy zadziały się w odpowiednim czasie, nic nie przyspiesza. I to nam teraz będzie służyć, kochani. Cierpliwość, właśnie takie podejście skoncentrowane, pójście w swoim kierunku, żeby tu do swojego planu, żeby swój plan działania wypełniać i zdążać do swojego celu, ale robimy to pomalutku, wytrwale, sumiennie. Jeżeli czujemy opór z zewnątrz przychodzący, zastanawiamy się, czemu ten opór. Jeśli to na przykład wynika astrologicznie, słuchajcie, to też tutaj nie ma co szaleć. Tak jak teraz mamy trzecią kwadrę, więc niektóre rzeczy będą przytrzymane, zwolnione, na przykład komunikacja może być teraz stonowana, taka przytrzymana troszkę, tu się proszę nie denerwować, nie stresować, niedługo już nasze energie ruszą na nowo. Skupiamy się, słuchajcie, na pracy, na sprawach finansowych bardziej niż na poszukiwaniu na przykład nowego partnera.
Też na pracy duchowej, rozwoju duchowym oczywiście, ale też skupiamy się, słuchajcie, jeżeli macie już partnera, na tym, by właśnie nad tą relacją popracować. Pomalutku obserwować, co działa, co nie działa. Jeżeli coś nie działa w relacji, usuwamy to z relacji. Jeżeli działa, skupiamy się, by to rozkwitło, tak? I jeszcze jedna rzecz, jeżeli tu są jakieś osoby, które cały czas planują, snują plany, marzenia, rozmyślają, a co by to, a jakby to, doskonale wiecie już, jak to by miało wyglądać, ale nic z tym nie robicie, to tutaj jest zachęta. Zacznij coś robić, może nie dużo, może po troszeczku, ale wykonaj ten pierwszy krok. Tak, to jest bardzo ważne. No i co jeszcze? Oczywiście jesteśmy zdyscyplinowani w tym tygodniu, cierpliwi, konsekwentni w swych działaniach i tak miarowo, acz wolno, ale miarowo, tak zmierzamy do swojego celu, co da nam to też takie poczucie stabilizacji, słuchajcie, i bezpieczeństwa. Co jest bardzo fajne. Czyli słuchajcie, jeżeli w relacjach chcecie naprawiać pomalutku, ale róbcie jeden kroczek do przodu. Jeżeli chcecie nową osobę poznać, również pomalutku, tu nie spieszymy się, nic nie przyspieszamy. Słuchajcie, jeżeli nic na razie nie przychodzi, bo to jest troszeczkę taka energia zatrzymania, spokojnie, dajemy sobie czas na to, może to jeszcze nie jest ten moment, słuchajcie, żeby ta osoba przyszła, tym bardziej, że mamy kartę śmierci tutaj. Karta śmierci, kochani, mówi o transformacji. To nam będzie pomagać w przyszłości. Co to znaczy? Pozwól sobie, by pewne rzeczy przetransformowały się w tobie. Może jeszcze twoja energia, wibracja twoja nie jest identyczna, na przykład jeśli jesteś singlem, z tą osobą, która do ciebie już zmierza, bo tu widać, że ktoś idzie, tak? Ktoś zmierza, jakiś tak pomalutku idzie, ale już idzie w twoją stronę. Może ona, ta osoba już się pojawiła gdzieś na przykład w przestrzeni energetycznej, możesz ją już wyczuwać, możesz dostawać od niej wiadomości na przykład przez sen, albo nagle usłyszysz jakąś piosenkę i ona cały dzień będzie ci chodzić po głowie, kiedy pomyślisz o swojej bratniej duszy, nagle ta piosenka ci się ciągle odtwarza. To może znaczyć, że twoja bratnia dusza gdzieś już jest blisko ciebie energetycznie, ale w planie fizycznym jeszcze się nie zamanifestowała, ponieważ musisz coś jeszcze przetransformować w sobie, musisz pozwolić pewnym rzeczom odejść, posprzątać może w swoim życiu, tak? Pamiętajcie, że nie można wchodzić w nową relację, kiedy się jest jeszcze w starej na przykład, więc ja czuję, że tu jest dużo takich osób, które słuchają, i gdzieś chciałyby coś zmienić, wejść w nową relację, ale najlepiej to tak przeskoczyć jakby z łódki na łódkę. To tak nie działa, kochani. Najpierw trzeba zawinąć do portu, zostawić tą łódkę, wszystkie formalności pozałatwiać, żeby dopiero wynająć nową łódkę, mówiąc tu żeglarskim językiem, nie wiem do kogo to mówię, pewnie do kogoś, i żeby znów móc wypłynąć, tak, na oceany emocji, miłości i tak dalej. Słuchajcie, dokładnie to samo jest w miłości. Zamknijcie stary rozdział, posprzątajcie w życiu, przetransformujcie pewne rzeczy, powybaczajcie, pouwalniajcie pewne negatywne rzeczy i wtedy dopiero to, co ma przyjść do ciebie, przyjdzie. Bo pamiętaj, idzie tylko pomalutku, ale idzie, no tak. Oczywiście, co może pomagać jeszcze tutaj w przyszłości, to jest zaprzestanie życia przeszłością. Więc jeżeli chcesz wejść w nowy związek, ale wciąż myślisz o byłej partnerce, byłym partnerze, albo kimś tam, w kim kiedykolwiek się kochałeś, kochałaś na przykład, tak, gdzieś może po cichu też, to tu słuchaj, jeżeli wyobraź sobie, że masz garaż na jeden samochód. Jeżeli w tym garażu stoi stary samochód, a ty byś chciał kupić, czy chciała kupić nowy samochód, to czy ten nowy samochód zmieści ci się w tym starym garażu, w którym stoi stary samochód? Ja to mówię bardzo obrazowo, żeby do was dotarło. Nie! Stary samochód, trzeba się go pozbyć z tego garażu, dobrze? A później dopiero, kochani, wjeżdżamy nowym samochodem do garażu, tak? Czyli najpierw sprzątamy, jeszcze raz mówię, w życiu. To jest, słuchajcie, zawsze tak. Nie da się inaczej. Jeżeli sobie w jednym związku będziesz stać jedną nogą, a w drugim związku drugą nogą, to tak jakbyś sobie do garażu dla jednego auta wjechała, czy wjechał dwoma samochodami. Pomyśl sobie, co będzie. Tragedia, prawda? Bo no niefajne energie, niefajne rzeczy się dzieją. Zawsze to prowadzi do jakichś kwasów, niepotrzebnych rzeczy, problemów. Szkoda słów. Oczywiście są osoby, które tak robią i które to przeżywają. Może to jest twoje doświadczenie, które masz przeżyć.
tak długo jak chcesz. Oczywiście ja tu nie krytykuję, jak zwykle wiecie, że ja nie oceniam nikogo, po prostu mówię ze swojego doświadczenia, też mówię ze swojego doświadczenia, tak kochani, że to zawsze prowadzi do kłopotów. Czyli najlepiej jest, oczywiście to jest takie idealistyczne podejście, żeby zakończyć wcześniejsze relacje, związki i dopiero wtedy wejść w coś fajnego, nowego. Wtedy ta energia też jest inna, inny jest przepływ. Co jeszcze? Oczywiście karta śmierci nam mówi o tym, co się kończy, co się transformuje w nas, ale też co przychodzi nowego. Czyli w przyszłości może przyjść do ciebie nowa, fajna miłość, bo o, tu idzie, zobacz. Idzie pomalutku, tak? Idzie na piechotkę, żeby konia nie męczyć. Słuchaj, także daj mu iść pomalutku. Jeżeli kogoś poznaliście i tutaj gdzieś serce wam podskoczyło i czuliście po prostu tą niesamowitą, niesamowite takie przyciąganie, bo już kogoś tą osobę poznaliście na przykład, pozwólcie, by to pomalutku się rozwijało. Na nic nie naciskajcie. Pewne rzeczy muszą się przetransformować w obydwu was, bo kiedy się poznają dwie osoby, żeby one mogły być razem, musicie się zetrzeć troszeczkę energetycznie, pewne rzeczy uwolnić, uzdrowić, odpuścić, jakieś kompromisy. Także tutaj to będzie pomagało w przyszłości. Co, kochani, będzie utrudniało? No właśnie, pracoholizm troszeczkę dla niektórych. Niektóre osoby tu się bardzo skupiły na pracy, albo mają bardzo pracowity okres w tym momencie i to może troszeczkę sprawiać właśnie to spowolnienie, że ta osoba na przykład, która jest tobą zainteresowana w tym momencie, nie będzie za bardzo na ciebie otwarta albo nie przyjdzie jeszcze w tym momencie, ponieważ ma dużo pracy, którą wykonuje, na czymś jest skoncentrowana, może na pracy właśnie transformacyjnej, może rozwój wewnętrzny, duchowy, który przeprowadza. Czyli tu słuchajcie, po prostu jesteśmy cierpliwi, nic nie przyspieszamy. Jeszcze raz, zobaczcie ile razy to tu jest powtórzone. Co jeszcze? Co może tutaj jeszcze blokować, słuchajcie? Pamiętajcie, że żeby stworzyć coś fajnego, coś co może jakby zaprocentować w przyszłości, w relacji, w związku, to tutaj trzeba wszystkie płaszczyzny jakby połączyć. Czyli jeżeli kogoś poznajesz, to skup się na tym, czy wy macie wspólne priorytety w świecie materialnym, czyli czy macie wspólne dążenia, czy chcecie mieszkać w tym samym obszarze, czy tak samo postrzegacie życie, świat, pracę i tak dalej. Czy duchowo też jesteście na tych samych, w tym samym obszarze, bo jeżeli będziecie, jeżeli ty będziesz na przykład osobą już gdzieś rozwiniętą duchowo, a ta osoba kompletnie siedzi jeszcze w matriksie i kompletnie nie ma pojęcia o rozwoju duchowym, po prostu może tu być trudność w takim pełnym połączeniu się tych energii i ta karta o tym mówi, że po prostu to może gdzieś być trudność. Co zrobisz? Oczywiście to jest twoja decyzja, twoja wolna wola, tak? Jeżeli będziesz wytrwale tutaj pracować, pracował czy kobieta pracować nad tym, może tak być, że tutaj i na tej płaszczyźnie uda wam się gdzieś jakiś kompromis, równowagę, harmonię wytworzyć. Ale ważne, słuchajcie, by pozwolić sobie na to, by umysł, ciało i serce połączyło się tu w jedną rzecz, jakby w jedną istotę. I z tej płaszczyzny dopiero, kochani, podejmujemy decyzję, czy chcemy z tym kimś być, jeżeli nam wszystko odpowiada. Żebyście nie wylądowali, słuchajcie, z ręką w nocniku znowu w tym miejscu za jakiś czas, bo za szybko coś skoczycie. Właśnie tu karty mówią, nie spiesz się. Teraz, jeżeli chodzi o relacje, związki, tak precyzyjnie dobieraj osoby, które są wokół ciebie. To jest bardzo, bardzo ważne, słuchajcie. Generalnie to, co nam tutaj ma utrudniać, nie ma tego za dużo, jedynie jakieś spowolnienie właśnie w materii, taki opór w materii. Ktoś może się nam też opierać, ktoś może mieć inne pomysły niż my i tutaj będziemy czuć jakby no, lekki opór, ale tutaj słuchajcie, pozwólcie, żeby tak jak mówię, zadziało się wszystko w swoim czasie. I tutaj mamy rycerza kielichów, czyli nasz efekt końcowy jakby tych wszystkich tutaj działań, które tu mamy następny tydzień, ale słuchajcie, może to przejść jeszcze na kolejny tydzień. Rycerz kielichów jest to ktoś, kto przychodzi i z ręką, znaczy z sercem na dłoni. On nam
mówi, pokazuje, co czuje, jak czuje emocje, tu może jakieś piękne wiadomości, może jakaś piękna wymiana energetyczna na poziomie serca, mogą to być też bratnie dusze, słuchajcie, bliźniacze płomienie, mogą to być romantyczne związki, ale też platoniczne relacje i tu nagle może to wybuchnąć, może ktoś do ciebie przyjść, tylko pamiętaj, żeby się zastanowić, czy to jest partner, czy partnerka romantyczna, czy to jest może ktoś, kto tutaj będzie ci pomagał w jakimś stopniu transformować pewne rzeczy w swoim życiu, albo wejść na inny poziom świadomości, bo słuchajcie, to jest, mamy rok teraz 2020 i to jest po prostu norma w tym roku, to już wiecie, prawda? Zdecydowanie, jeżeli wcześniej nie podejmowałeś, czy nie podejmowałaś działania, bo bałeś się, czy bałaś się, jak ta osoba zareaguje, tu będzie fajna energia, słuchajcie, pod koniec przyszłego tygodnia, żeby wyjść z tym, żeby sobie pozwolić. Poczekajcie, kochani, aż nam minie 19, po nowiu. Jeżeli chcesz komuś zaproponować coś, wejście w relację, w związek, czy po prostu napisać do kogoś, żeby ta osoba fajnie cię odebrała, poczekaj do tego 20 sierpnia, kiedy minie nam nów, a wtedy zdecydowanie reakcja na twoją wiadomość będzie dużo bardziej pozytywna. No dobrze, to tyle kochani, teraz mamy 3 stosiki, wybierzcie sobie i teraz tak, pierwszy stosik, ja będę wam tu po kolei, nie będę wam angielskiego czytać, słuchajcie, tylko wam powiem, co tu jest napisane. Może nie zawsze będziesz rozumieć, czy nie zawsze rozumiesz, dlaczego niektóre rzeczy się wydarzają w twoim życiu, ale jednak jest zawsze wyższy cel tym wydarzeniom i temu, co się dzieje. I pamiętaj, że po każdych jakichś trudniejszych wydarzeniach przychodzi też jakieś błogosławieństwo. Później mamy minerałek lapis lazuli, podejmij decyzję. I jeszcze jedną kartę, zasługuję na dobro w moim życiu. Jestem skłonny, czy jestem skłonna pójść poza moje ograniczenia. Jestem wspaniałą osobą i zasługuję na akceptację i wszystko, co dobre, co życie może zaoferować. Czyli warto tu, słuchajcie, w ten sposób zacząć o sobie myśleć w sposób po prostu bardziej pozytywny i w taki sposób, że zasługujesz na to dobre, co do ciebie przychodzi albo co do ciebie przyjdzie. Stosik numer 2, idźmy po kolei. Wybaczenie. Przestań koncentrować się na tym, co było w przeszłości, ponieważ życie twoje jest zbyt cenne, by marnować na to czas. Kreujesz swoją rzeczywistość poprzez to, o czym myślisz, o czym marzysz i co sobie wyobrażasz. Czyli tu, kochani, ewidentnie jakieś osoby siedzą w przeszłości. Chodzi o to, żeby się tej przeszłości pozbyć, żeby móc wejść w teraźniejszość i w przyszłość. I tutaj mamy minerałek czarny kianit. I tutaj mamy podpowiedź, ustaw takie mocne granice w relacjach, czyli pokazuj, jakie są twoje standardy, tak? Pokazuj, jakie są granice u ciebie. To ci zdecydowanie pomoże poczuć się też szczęśliwym i takim spokojnym w sobie na co dzień. I słuchajcie, ostatnia karta tu. Wyrażam siebie, prawdziwego siebie takiego, prawdziwą siebie, czyli pokazujcie po prostu siebie w sposób taki prawdziwy, naturalny. Nie zakładajcie masek, o to tutaj chodzi. Moja mądrość i zrozumienie w sprawach duchowych wzrastają. I ja wyrażam coraz pełniej każdego dnia moje wewnętrzne piękno i siłę mojej prawdziwej istoty, mojego prawdziwego wewnętrznego, tej esencji. No przepiękne, słuchajcie, super. Tego ci życzę, żeby ci się tak udało właśnie zrobić. I trzeci stosik. O, soulmate, kochani. Twój, ten, bratnia dusza twoja już jest przy tobie duchowo, ale mam ciary teraz. Słuchajcie, czy ja o tym nie mówiłam przed chwilką, bo ja nie patrzyłam na te karty wcześniej. Jakaś bratnia dusza idzie tutaj z różyczkami, czy to kobieta, czy mężczyzna. Ktoś tu albo już się pojawił w twoim życiu i jeszcze nie masz tego świadomości, albo się pojawi i to jest twoja bratnia dusza, słuchaj.
Jeżeli się jeszcze nie pojawiła, tylko się na razie w energiach pojawiła, bo na przykład te piosenki ci się tam pojawiają, to wierz w to, że ta osoba niedługo się zamanifestuje w twoim życiu. Wyobrażaj sobie to, a to się stanie. Ojejku, ale super. I mamy tutaj kamyt, jak on się mówi, azuryt, tak, po polsku. I tu chodzi o to, żeby się dobrze skupić na czymś jednym. Słuchajcie, żeby się nie rozpraszać. Czyli jeżeli pragniesz kogoś, żeby przyszedł do twojego życia, właśnie na przykład bratnia dusza, to sobie wyobrażaj fajne sytuacje. Nie myśl nigdy o tym, czego nie chcesz tutaj, tylko dokładnie to, co chcesz, żeby jak ta osoba ma wyglądać, czy jak się ma zachowywać, kim ma być, co chcecie razem robić. Wyobrażaj sobie tę sytuację, ale super. To jest bardzo bezpiecznym, by poszukiwać w sobie samego spokoju. Spokoju takiego wewnętrznego, spokoju, peace of mind, czyli spokoju i ciszy w umyśle, jakby i w sercu, tak? Robię wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby zachować właśnie ten wewnętrzny spokój, mój wewnętrzny świat, który jest właśnie harmonijny i spokojny. Ponieważ jest to najważniejsze, żeby zachować zdrowie i być i czuć się dobrze samemu ze sobą i dobrze w życiu. I też słuchajcie, jest to bardzo ważne, kiedy chcemy przyciągnąć bratnią duszę, to jeżeli chcesz, żeby ona była wspaniała, to musisz wejść na takie właśnie wibracje wspaniałości. Bo pamiętajcie, że wszystko, co to samo przyciąga siebie w energiach. W energiach nie przyciągają się przeciwności, w energiach przyciąga się dokładnie ta sama wibracja. Jeśli chcesz danej wibracji w swoim życiu, po prostu musisz się postarać, by na tą wibrację wejść. I ostatni tutaj, słuchajcie, przesył, który widzicie cały czas. Zmiany są zawsze, kochani, dobre. Pamiętajcie o tym, pozwólcie, by niektóre rzeczy w waszym życiu się transformowały. To tyle, słoneczka kochane. Pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia.